Elo, elo, to już jest następny odcinek, to już 13 odcinek. Horyzon to Zero Dawn. Że bohaterka Aloy uratowała naszą Fion, czy jak to tam, Fion, żeby dostarczyć jej śliwierzmę. No, spotkała totalne przeszkody, bo miała otrzymać od Johna śliwierzmę. Niestety ten, jak zwykle, został napadnięty przez wyrzutków, którzy potrzebowali tej śliwierzmy. A z racji tej, że nasza bohaterka była też wyrzutkiem, więc troszkę w ramach rekompensaty, dobra, ty weź to, ale też oddaj to. Ciszej. Dobra, już, spokojnie, nie denerwuj się. Wróciliśmy, a ten, on to taka dupa wołowa. No cóż, będziemy działać dalej, zobaczymy co z tego będzie. Będziemy się zajmować kolejną misją poboczną. Dobra. I co my tu mamy ciekawe? Możemy ewentualnie skoczyć, zobaczyć tą starożytną zbiorowinę i jeszcze damy się właśnie do zobaczymy. Tak, musimy się dostać do tego miasta i tak, jest ono śledzone. Starożytna zbrojownia. Robimy sobie na razie tą starożytną zbrojownię. Bo to, że jest na 25 poziom, ale chociażby zerknąć. Ruszymy tropem zemsty Zor. Czyli będziemy lecieć w kierunku na koi. To poznaliśmy w poprzednich odcinkach. To co, ruszamy w kierunku rojowni. Taki mądry robocik. No bez przesady, człowieku. Jeszcze się na mnie rzuca pajac. Do okazji, skoro się tak dał zabić, to chętnie go spenetruję. Zobaczę, co on tam kurna ukrywa. Ja myślałem, że to są porządni, a to trzeba było ich kurna poprowadzić. Mam już pełno. Pozałatwiać ich na amen. Gamon. Tam jeszcze padł pewnie. Wezmę. Się przydaje. Więcej ziół leczniczych potrzebuję. Dziobnięty. Kolejny sygnał?
Nie mam zamiaru was na razie atakować. Zbędne. Wykończy. Umiem się uleczyć. Lipka, no. Dobra. Nieważne. Mieliśmy się udać w kierunku naszego znacznika. Ciekawe, co tam jest. No właśnie. Jak się tam dostać? Tamtędy. Podejrzewam, że... Skoro to jest taki wysoki poziom, to tak łatwo tam się dostać nie będzie można. Ale... to szkodzi. No pff. I co, ja tam wskoczę? Z pewnością. Jak się tam dostać? Potędy. Jak padnę, to nie będzie moja wina. Proszę, że będzie gorzej. A, można się wspinać. No dobra. Jak się schodzi? A, tu i... Wejdź. Puść się. Ale mam problem. Schodzi. Oh man. O, chłód. Pokus. Walka, no, gra. Bieg. Nie mam pojęcia, po prostu zeskoczę. Nie mogę znaleźć, to trudno, nie znalazłem. Wynurz się. O i proszę bardzo. Elegancko, kolejny kwiatek do kolekcji.
Pięknie. Drugi z 30. Jak warto to było. To jest misja w formie... Nie jaskini. Ruiny. Nie. To mnie ten. Popularną, ale to mi się potraktuje jako oczną. I sprawdzimy tutaj wszystko, co tutaj jest. Oczywiście się nie dostanę tak szybko. Ty. Patrz. Ty. Jasny gwint. No proszę. To wygląda. Czerwone światło. Nie wchodzę. Nie widziałam tego od dzieciństwa. No proszę. Jakiś dialog. Zbroja z czasów przedwiecznych. Ale jak się tam dostać? Ciekawe. No i zapasy mamy i wszystko. Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Te urządzenia to brakujące ogniwa. Muszę znaleźć ogniwa, by to uruchomić. O proszę. Jednak trzeba było się to pojawić. No, weszło. Zostało jeszcze jedno. No proszę, a tutaj co z tej strony? Tam dostaliśmy. Trzeba było sobie zobaczyć, co to jest. No, to jest... O, to. Dostaliśmy kolejny. Jeszcze na razie mamy rzeki, jakie mamy, takie mamy. Gdzie jeszcze ich skanować trochę. Ale jeszcze tutaj mamy. Było coś. Mapa. O, to jest. A nie było. Zobaczymy, czy będzie dostać. No, ale nic. Czyli już mniej więcej wiemy, co tu się polipka znajduje. Chciałeś w tym temacie. Dlatego zablokowano na 25 poziom, bo może... Po tym poziomie się uda zbierać. Znaleźć jeszcze jedną ogniwo.
Oret. Czas się wspiąć w takim razie. No to odwiedzone. By zaznaczyć to miejsce, że tutaj miejsce będzie do odkrycia. Jeszcze wrócimy do tego. A tymczasem... by mnie to miejsce. Chcę zobaczyć, co jest. Pierw jeszcze zobaczmy. Dobra. To najdziemy teraz na... misję. Trochę daleko by latać. Będą tak. Idziemy. Tropem na kolię. Gdzie mi uciekasz? To starczy na jakiś czas. No się go ganiaj teraz, no. Jeśli dowiem się, skąd są te maszyny, może znajdę sposób zdominowania. Muszę je podpalić. No człowiek. No jak ja mam cię przecelować, jak ty... Z jakaś bitka się zawsze przytrafi. Ciekawe.
one lubią wybuchać, nie? Lepiej siedzieć cicho na razie. Zdaje się, nazbiera trochę ziółek, żeby się raskać. Wszędzie tych bandytów jest dużo. Jakaś poezja. Tutaj jeszcze tego dobiłem. Nie trzeba będzie troszkę zwiększyć sobie miejsca. A już nie mogę wytworzyć. No cóż, marszczeno więcej. Wybaczę. Teraz nie ma odwrotu. No i oczywiście części maszyn te. O, rany, rany. Dobrze przygotować wszystko. My szli właśnie tropem tej napkoi z naszej zaginionej. Oto, to, to. No, szykują się nam kolejne. Śnieg pojawia się prędzej korona matki. To musi być korona matki. Są rzeczy, Solai powinna gdzieś tu być. Teraz to już. Czyli szukamy w takim razie. Tylu rannych. Dla mnie poniosło poważne. Oto i ona!
jest poszukującą? Podejdź tu. Niech na ciebie spojrzę. Następnym razem wspomnę nakazy Matron. Niedobrze mi się robi, jak... Zwisającym z ich skażeniem. Są rzeczy, których nie rozumiemy. Teraz to już wiem. Muszę się spytać, gdzie ona polazła. Ty jesteś Solaj? Jan mówi, że twoja bratanica mogła tu być. Nakoa. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ja chcę tylko pomóc. Jestem poszukującą Nora. To Jan poprosił o przysługę. Nikomu nie powiem o naszej rozmowie. Ja dałam jej niezbędne zapasy. Poszła do wieży dnia, szukając Zaida. Nie mogłam jej powstrzymać. A to będzie misja bardzo trudna. Będzie ciekawie. Powiedz mi coś o wieży dnia. To Fort Karja, na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Jedna z tych ważnych misji śledczych i trzeba będzie latać i będzie trzeba ją szukać. Niedaleko trzeba będzie lecieć. Powiedz mi coś o wieży dnia. To Fort Karja, na granicy. Kiedyś te łotry trzymały tam pojmanych, a potem wysyłały do południka na rzeź. Mówiłam na Koi, by nie szła. Nie miała tam czego szukać. Ale nie słuchała. Pragnęła wyłącznie śmierci Zaida. Powiedz mi coś o wieży dnia. To Fort Karja. Mówiłam na Koi, by nie szła. Co wiesz o Zaidzie? Cwaniaczek. To wściekła bestia, morderca. Najgorszy krwawy łowca. Mhm. Zabił mojego brata, a na Koa patrzyła z ukrycia. Choć błagałam, by tego nie robiła, sama tego pragnęłam. Zupełnie jak śmierci Zaida. Nie wyobrażasz sobie, jak to jest. On zmasakrował mojego brata. A teraz cieszy się wolnością u Karja. Rozumiem. Lepiej niż myślisz. Dobra. Poszukam na Koi, kiedy dotrę do wieży dnia. Nie wiem, czy tam dotrzesz. Słyszałam, że zamknęli bramy przez to... to skażenie wśród maszyn. Marea wie więcej. Tylko nie mów o naszej rozmowie. Dobrze. Obiecuję. Można zdążyć zauważyć, jak nic innym się narobiło. Mamy też jakieś... Ale to... Jak daleko by iść? Idziemy do Nakoi. Tymczasem ogarniemy sobie tutaj tą sytuację, którą mamy obecnie. Mamy jakąś strefę do ogarnięcia. Mamy iść po śladach dowódczyni, którą straciliśmy. Też żyraf. To może być ciekawe. Z bandytów. Bardzo. Parę misji pobocznych. A na tę chwilę
Żegnam się i witam w następnym odcinku. Bawcie się tutaj.